Kłaniam się, tu Bartek Szemraj. W tym filmie powiem o tym, jaki jest moim zdaniem 6 najpopularniejszych typów osób, które się odchudzają, i to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jestem bardzo ciekawy, do którego typu Ty się będziesz zaliczać. Zapraszam. Oczywiście, jeżeli po raz pierwszy mnie oglądasz, naciśnij znaczek subskrybuj, to mi bardzo pomaga się rozwijać. Dzięki właśnie osobom, które mnie subskrybują, ja rozwijam swój kanał i daję coraz więcej wiedzy bezpłatnie. A my już przechodzimy płynnie, jak zwykle, do nagrania. Od razu mówię, bardzo proszę traktować te wszystkie typy, które teraz wymienię, delikatnie z przymrużeniem oka. To jest swego rodzaju generalizacja, ale będziecie wiedzieli, o co chodzi, jak będę o tych typach mówił, dlatego że każdy znajdzie coś z siebie właśnie w tych typach. Ja też na pewno w tych typach będę się pojawiał. Co jest zmiana faktu, że uważam, że warto na to spojrzeć troszeczkę z boku, żeby zobaczyć, co ewentualnie można w swoim podejściu, w swojej mentalności poprawić. Dobrze, pierwszy typ, chyba najpopularniejszy, albo na pewno jeden z najbardziej popularnych, to ocalała. Ocalały lub ocalała, żeby nie było, że tylko mówię do kobiet. W każdym razie to jest typ osoby, która mówi, no, ja już przeżyłam chyba wszystkie diety. Po prostu nie ma diety na świecie, która by nie przeżyła. No jakoś oczywiście, no raz było lepiej, raz gorzej, no ale w każdym razie jestem tutaj, więc przeżyłam. No było trudno, ale no staram się teraz coś nowego jednak znaleźć, żeby coś jednak zmienić, no bo dalej nie mam efektów. I tu jest taka narracja w stylu, no Boże, spróbowałam kilku diet, byłam w nich na miesiąc, no nic się nie wydarzyło. No ale mówienie o tym jako, Boże, ja po prostu byłam, jakbym była rok odcięta od świata w jakiejś dżungli, no po prostu jakby ledwo to wszystko było do przeżycia. Albo że osoba przeżyła po prostu jakieś dziwne katorgi na tej diecie, co oczywiście czasami się zdarza. Jednak od razu mówię, nie polecam iść na diecie, polecam zmienić swój styl życia i dopasować tak odżywianie, żeby było wygodne, a jednocześnie efektywne. Ale o tym mówię w innych nagraniach. Przechodzimy do typu drugiego. Typ drugi to oczywiście TŻW, czyli osoba, której powiem, masz zrobić 4 treningi w tym tygodniu. Oczywiście zrobię. Masz pilnować w 100% przepisów ze strefy przemian. Oczywiście będę pilnować. I potem co się dzieje? Nie ma sekundy zastanowienia. Robię to. Czyli mamy osobę, której kazałem zrobić 4 treningi, nagle się okazuje, że zrobiła 17 treningów, bo akurat miałam czas i miałam ochotę. Miałaś trzymać 100% diety z przepisów strefy przemian, to jeszcze trochę ulepszyłam. Tutaj miałam zrobić to, zrobiłam jeszcze więcej i tak dalej. Czyli osoba, która tak naprawdę, jak jej powiem, że ma zrobić to, to na 100% na to zrobi, albo jeszcze nawet zrobić coś dodatkowego, dzięki czemu te osoby najczęściej mają też najlepsze efekty, aczkolwiek takie osoby muszą pracować nad podejściem, żeby czasami trochę wyhamować, bo TŻW potrafi jechać z ogromną prędkością i czasami właśnie może być ciężko z hamowaniem, dlatego tutaj polecam pracować bardziej jeszcze nad mentalnością, tylko bardziej hamować swoje aspiracje i ambicje. Trzeci typ, dajcie mi znać w komentarzu, jak myślicie, jaki będzie trzeci typ. Jestem bardzo ciekawy, jakie będziecie wy mieli pomysły, może jeszcze uzupełnię tą listę. Napiszcie teraz proszę w komentarzu, a ja teraz napiszę, trzeci typ to... Trzeci typ to narrator albo narratorka, czyli no tak, no wiesz co Bartek, ja bym tylko tak ci w skrócie powiedziała i potem jest mail na przykład, którego czytam 16 minut. No wiesz, ja się staram robić wszystko co mogę, ale jakoś tak średnio mi wychodzi. Czyli tutaj dążę do tego, że to jest taka osoba, która dużo mówi, raczej mało robi, no bo zawsze coś jest. Zawsze coś było nie tak, zawsze nie było idealnego środowiska, zawsze coś wypadło, zawsze coś się wydarzyło, ale postaram się poprawić i tutaj jest kolejny wywód, dlaczego postaram się poprawić. Czyli ogólnie osoba, która lubi bardzo dużo mówić, ale moim zdaniem osoba, która też powinna zacząć dużo więcej robić, bo jakby zawsze efekty daje jednak ta praktyka, a nie tylko teoria. Więc jeżeli jesteś typem osoby, która jest narratorem albo narratorką, to trzeba zamienić słowa w czyny. Następny, czwarty. To ateistka. To jest trochę naciągany punkt, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę. W każdym razie nie mam tego na myśli. W każdym razie ateistka to jest, albo ateista to jest osoba, która w nic nie wierzy. Olej kokosowy jest zdrowy? Nie. Olej kokosowy jest niezdrowy? Nie. To jest zdrowe? Nie. Ja ci nie wierzę w to. Nie. Tu masz badanie. Jest przekłamana. Nie. To też jest nieprawda. Nie. Ale jednocześnie najczęściej na takie osoby nic nie działa dziwnym trafem. Bo nie wierzę w to, że na przykład olej kokosowy jest zdrowy, ale będę jadła białą bułkę na śniadanie, bo ją lubię. Mimo tego, że udowodnisz, nie wiem, czy to badaniami, czy to efektami innych osób, albo poprosisz o spróbowanie czegoś, cokolwiek przez 2-4 tygodnie, żeby przynosi efekty, po prostu w to nie wierzę i jednocześnie też nie chcę uwierzyć. Kolejny, piąty punkt, uwaga, kto trafi. I tutaj niestety widzę to bardzo często na innych gdzieś tam fanpage'ach i stronach, że nie wiem, jakiś dietetyk albo jakiś trener powie: no teraz zrobimy challenge na 1000 pompek, albo teraz zrobimy challenge, spalamy 1000 kalorii na jednym treningu. Tak, robimy tak. Ona powiedziała, że tak spalamy, to tak robimy. Takie ślepe wierzenie w to, że jak ona tak powiedziała, to tak jest. Że nie wiem, jak ktoś pisze, że spali na jednym treningu 1000 kalorii, to spali na jednym treningu 1000 kalorii. Tak nie jest. Do tego się nie da wyliczyć w ogóle, więc to jest totalne jakby przegięcie. Więc fan to jest osoba, która ślepo wierzy, że to, co powie dietetyk albo trener, to musi być prawda i tak już jest i nie ma żadnej innej prawdy. Polecam jak zawsze oglądać jak najwięcej osób, czy to dietetyków, czy to trenerów, czy to w ogóle osób z innych branż, środowisk i tak dalej. Im szerszy masz punkt odniesienia, tym lepiej dla Ciebie. Czyli szósty typ to mistrzyni olimpijska, czyli osoba, która jest trochę takim TGV, czyli robi wszystko, osiąga wszystko, ale dalej jest mało. Czyli już osiągnąłem swoją wagę, już wyglądam tak jak chciałam na początku wyglądać, już czuję się świetnie, wszystko jest już super, ale ja to bym chciała więcej coś osiągnąć. Ja bym chciała jeszcze lepiej wyglądać. Albo ja bym chciała jeszcze więcej podnosić. Albo ja bym chciała jeszcze więcej. Ale już zrobiłaś taki progres w takim czasie, będzie Ci ciężko. Ale ja bym chciała więcej. Czyli to jest osoba, która zawsze jest jej mało. Która na przykład, to są bardzo często osoby, które przejawiają swego rodzaju perfekcjonizm. Czyli widzi na zdjęciu ta osoba, że i tak wygląda super, ale i tak jeszcze nie jest super. Ale w sumie też nie wiem, co to super znaczy. Ale bym chciała na pewno mieć to super, które i tak nie wiem, co to znaczy. Więc mistrzyni olimpijska to będzie osoba, która czego by nie osiągnęła, a tutaj przyrównuję to po prostu do mistrzyni olimpijskiej, bo to jest tak naprawdę największy tytuł, już nie da się nic więcej w sporcie osiągnąć, można ewentualnie to powtarzać. Tak samo tutaj te osoby osiągną to, co chcą, czyli to, co mogą, ale i tak chcą więcej i przez to będą potem smutne, bo i tak nie osiągnęły jeszcze więcej, choćby chciały, ale w sumie nie wiedzą, czy mogą. I to jest właśnie 6 moim zdaniem takich najpopularniejszych typów osób, które się odchudzają, i zarówno kobiet, i tak samo mężczyzn. Czy to jest krytyka? Absolutnie nie. Ja tylko tutaj pokazuję dany sposób myślenia różnych osób. Ja też na pewno mam kilka z tych punktów w sobie, też mam na pewno w pewnym sensie w sobie TGW, bo też potrafię bardzo dużo pracować. Też mam sobie czasami narratora, bo też lubię czasami sobie ponarzekać. Też mam na przykład sobie ateistę, bo to czasami też mi coś ciężko uwierzyć. Też nie jest nic złego. Też na pewno mam sobie trochę fana, bo też biorę przykład z innych, nie wiem, lekarzy z zagranicy i też na pewno czasami zbyt ślepo ufam. Można by było, nie wiem, nic szerszy jeszcze punkt widzenia i patrzeć na jeszcze więcej osób. A co do ocalałego chyba nic z siebie nie mam. I co do mistrzyni olimpijskiej albo mistrza olimpijskiego, to tak mam w sobie też na pewno trochę, bo bym też zawsze chciał trochę więcej, jednak osiągać trochę więcej i więcej. Także jak widać z tych 6 punktów 5 na pewno we mnie jest. Jestem bardzo ciekawy, z iloma tymi punktami Ty się zgadzasz i ewentualnie ile z tych punktów Ty masz w sobie. Bardzo mi proszę, napisz to w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy właśnie, czy ktoś jeszcze też się będzie z tymi punktami utożsamiał. Od razu mówię, jeżeli jesteś, nie wiem, w 100% nad jakimś punktem, to też absolutnie nie jest nic złego. Bardzo ważne jest to, żeby pracować nad swoim podejściem, nad zmianą mentalną, bo pamiętajcie o tym, że 99% z Was nie ma problemu z dietą, nie ma problemu z ćwiczeniami. 99% z Was ma problem z podejściem i ze zmianą mentalną, z podejściem czy to do odżywiania, czy to do treningu, tak? Czy to do samego swojego zdrowia, tak? Bo teoretycznie każdy mówi, że na zdrowiu mu zależy, ale jak już trzeba o to zdrowie zadbać, dopiero dbamy o to, kiedy już trzeba jechać do szpitala, albo trzeba pójść do lekarza, żeby zacząć się na przykład leczyć, co już jest po prostu za późno, tak? Dobrze, tyle na dzisiaj ode mnie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego nagrania. Jeśli uważasz, że może komuś pomóc, oznacz kogoś lub udostępnij ten film, będzie mi bardzo miło. Napisz w komentarzu, którym z tych typów jesteś. Jeżeli masz pytania, możesz do mnie napisać maila na bartek@strefaprzemian.pl, na SMS na 669 191963. Polecam sprawdzić nasze bezpłatne menu na 7 dni na www.strefaprzemian.pl. Jest dostępna po zapisie do newslettera. Tam jest kilka fajnych też wskazówek dotyczących żywienia, tam też są przykładowe treningi, więc bardzo polecam. I oczywiście dołączajcie do grupy, pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksów na Facebooku. Jest tam już 10 000 osób, a mamy maj 2020. Grupa się bardzo dynamicznie rozwija, trzymamy jej poziom, nie ma żadnego hejtu. Więc jeżeli ktoś chce się rozwijać w dobrym towarzystwie, to ta grupa jest dla Ciebie. I co? Widzimy się w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam. Hej!